Cześć, witam Was na moim kanale. Drugi film dzisiaj, a to dlatego, że dostaliśmy informacje dotyczące tego, co wydarzy się już w najbliższy weekend. Wiedzieliśmy, że będą podwójne szanse na epiki i legendy z Ancient Shardów, ale Plarium postanowiło dodatkowo jeszcze wyrzucić nam 10x. I to tym razem znowu udało im się trafić w czempiona, którego naprawdę może nie tyle potrzebuję, co bardzo chciałbym mieć. Tak jak teraz fantastycznie trafili z Toragim, który był w Champion Training Tournament, gdzie na moim koncie Free to Play akurat takiego typu czempiona potrzebowałem, to teraz też wrzucili kogoś, kogo nie mam, a kto właśnie bardzo by mi się przydał. I co to za czempion? Jeżeli przejdziemy sobie tutaj, to jest to on. Theodore the Savant. Czempion, który pozwala bić rekordy czasu, jeśli chodzi o przechodzenie dungeonów. I właśnie do tego by mi się przydał. Bardzo by mi pomógł skrócić czasy właśnie w dungeonach. I co my tutaj mamy? Na A1 atakuje wszystkich przeciwników i mamy 50% szans na wrzucenie Decrease Speed na 2 tury na wszystkich przeciwników. Na A2 tutaj mamy 100% szans na wrzucenie 2 poisonów i poison sensitivity na wszystkich na 2 tury. Dodatkowo wrzuca increase speed na wszystkich naszych czempionów na 2 tury. 3 tury cooldownu. I teraz to jego kluczowe A3. Wydłuża czas trwania wszystkich poisonów i HP burn, które mamy na przeciwnikach o 1 turę. Potem je automatycznie aktywuje na każdym przeciwniku. I to jest... Ta część jest unikatowa, nikt inny nie ma takiego połączenia. Mamy innych czempionów, którzy aktywują i to jest aktywacja, nie HP Burn, to jest, nie HP Burn, nie Poison Explosion, to są dwie różne rzeczy. Przy Poison Explosion czempion zamienia wszystkie poisony w mocny atak max HP. Tutaj po prostu aktywuje, także poisony i te HP Burn zadaje obrażenia, ale nikt inny przy okazji nie wydłuża czasu ich trwania, dzięki czemu on nie zużywa tych debuffów i możemy z nich dalej korzystać. A dodatkowo jeszcze umieszcza duży weekend na 2 tury na przeciwnikach, którzy nie są pod wpływem poisonów albo HP burn. Więc nawet jeżeli ktoś nie ma poisonów albo HP burn, to coś jeszcze tutaj się dzieje. I to też mamy 3 tury cooldownu. Na koniec mamy passive. Jego resistance zwiększa się o 5% za każdy poison, który jest na przeciwnej drużynie. Aura zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 50 punktów. Także Theodore the Savant jest bardzo dobry w solowaniu dungeonów. Do tego też się przydaje. A jeżeli nie soluje, to w połączeniu z innymi czempionami pozwala bić rekordy w szybkim przechodzeniu dungeonów. Także on na niego będzie 10x. Pamiętajcie, że 10x to nie jest jakiś szczególnie dobry event. O ile dobrze pamiętam, to 6-7% szans będzie na to, że jak trafimy legendę, no akurat, że to wpadnie Theodor. I ten event 10x będzie trwało na niego jeden dzień krócej niż 2x. Także jeżeli Was on nie interesuje, to w niedzielę już to będziecie mogli otwierać bez zwiększonych szans na Theodora. No okej, to tyle z mojej strony. Mówi do Was Samael. Cześć!